W rodzinie notebooków oferujemy jedną konfigurację. Wszystkie nasze netbooki są oferowane z pamięcią RAM 1 GB, z dyskiem twardym 160 GB oraz z preinstalowanym systemem Windows. Posiadają one matryce o rozdzielczości 10,1 cala, czyli ekran ma 10 cali. Różnią się natomiast wersjami kolorystycznymi. W tej chwili będą oferowane w Polsce trzy wersje kolorystyczne. Będzie wersja czarna, biała oraz różowa. W najbliższym czasie również mamy nadzieję, że w czwartym kwartale pojawią się wersje absolutnie dedykowane z ciekawymi nowymi wzorami, które na razie chcielibyśmy zachować w tajemnicy, ale myślę, że niebawem również zademonstrujemy, jakie wzory będą dostępne. Netbooki w tej chwili oferowane z rodziny S10.2. Czas pracy na baterii około 3 godzin. Istnieje możliwość wymienienia baterii oraz wydłużenia czasu pracy nawet do 7 godzin. Jest to typowo dla ludzi mobilnych, ale którzy z drugiej strony nie oczekują zbyt dużej wydajności od urządzenia. Urządzenie przeznaczone wyłącznie do przeglądania tak naprawdę internetu, do pracy na plikach tekstowych czy też arkuszach kalkulacyjnych. Natomiast nie jest to urządzenie polecane przez nas do pracy. Nie jest to urządzenie polecane przez nas do grania, jest to urządzenie jednak o nieco innych zastosowaniach. Jednym z notebooków, który dzisiaj miał premierę, był notebook U350. Jest to notebook z technologią procesorową Ultra Low Voltage. W Polsce notebooki te będą oferowane z trzema rodzajami procesorów. Będą to procesory Celeron, będą to procesory Core Solo oraz procesory, które będą zawierać w sobie technologię Centrino 2. Będą one dostępne z różnymi wielkościami pamięci, 2, 3, 4 giga, dyski twarde 250 lub 320 GB. Będą one oferowane ze zintegrowaną grafiką. W czwartym kwartale pojawią się różne wersje kolorystyczne tego modelu, również wersja kolorystyczna określana u nas jako kolor szampana, jak i wersja kolorystyczna z wykończeniem skórzanym. Myślę, że to może być ciekawa bardzo alternatywa dla osób, które zastanawiają się nad kupnem netbooka, ale są nie do końca usatysfakcjonowane parametrami, które netbooki w tej chwili oferują. Notebooki Y550, które pierwsze modele miały premierę w Polsce już w drugim kwartale, były to modele w kolorze białym. W chwili obecnej oferta ta została poszerzona o kolor popielaty. Charakteryzują się tym, że są to netbooki o bardzo dużej wydajności. Najsłabszym procesorem dostępnym w tej linii jest procesor serii 4000. Pojawią się również notebooki z procesorami 6000 Intela oraz z rodziny 7 oraz 8000, czyli z najwyższej rodziny. Dostępne z pamięciami RAM minimum 3 GB, z dyskiem twardym nie mniejszym niż 320 GB. W tych notebookach będzie wyłącznie matryca LED-owa. Matryce LCD nie są tu stosowane. Pamięć graficzną. W chwili obecnej są to karty 130M NVIDIA z 512 MB pamięci o doskonałych parametrach, o doskonałej wydajności, mniej więcej 30% wyższej niż analogiczne karty NVIDIA z rodziny 9000. Za chwilę pojawią się karty graficzne NVIDIA z serii 240M, zarówno z pamięcią 500 MB, jak i 1 GB. Wydaje się, że to może być przełom w zakresie wydajności i wydaje się, że również wymagający gracze znajdą dla siebie tutaj coś interesującego i może dla nich to być w końcu ciekawa alternatywa w stosunku do zwykłego domowego desktopa. Produktem, który miał dzisiaj swoją premierę w Polsce, jest urządzenie, które dość trudno określić, do której kategorii go zakwalifikować. Gdyż z jednej strony jest to desktop, z drugiej strony zawiera on sobie pełną technologię notebookową. Jest to produkt, który u nas się nazywa Idea Center A600. Powszechnie ten rodzaj urządzeń na rynku jest nazywany jako all-in-one, czyli wszystkie urządzenia w jednym małym pudełku. Charakteryzuje się on tym, że ma ekran 21,5 cala Full HD z odtwarzaczem Blu-ray, z procesorami z rodziny 6000 Intela, z pamięcią RAM minimum 3 GB, z dużymi dyskami twardymi co najmniej 300 GB. Posiada również bezprzewodową mysz, klawiaturę. Dzięki niewielkim rozmiarom myślę, że będzie ciekawą alternatywą dla osób, które w domu oczekują centrum rozrywki, a uzupełnieniem tego urządzenia jest pilot, który może służyć nam zarówno za urządzenie do sterowania przy grach, jak i również do rozmów telefonicznych z wykorzystaniem internetu. Mamy nadzieję, że to urządzenie znajdzie wielu wiernych odbiorców.